zastanawiaj się. O Boże! Rzucicie mnie z balkonu! Nie! No, też. Ale gdyby nie było Kamila. Ja myślę, że komuś tu się coś w głowie popierdoliło budując. A no faktycznie. Jak na jakimś memie z tymi inżynierami. Nie no, spoko. W sensie ja bym wziął po prostu spraya, mazną strzałeczkę i po problemie, nie? Ale ktoś by w ciemno leciał. W nocy ktoś jedzie, wraca do żony i... A po skokach chodziliśmy na kiełbaski. Kupiliśmy w końcu to jedzenie? Nie. Nie. A. Jak oceniasz tego dropa? Pokaż mi jakieś emocje. Muszę się wkręcić. Wow! Co za drop! Bo nie wiem, tak naprawdę poza tym, że jest krzywy, czego nie czuć, po prostu trzeba wiedzieć, żeby się wybić trochę z lewej strony. To jest spoko. To taki jest... nudny? Można powiedzieć nudny? Płaskie wybicie, płaskie lądowanie, ale trochę takich tych morali sobie można dodać na duchu. No bo tak jak się stoi obok... Yeah! Trzeba się wydurniać znowu, żeby potem się śmieli w internecie. Cholera, jasna. Jestem kowalem swojego marnego losu. Michał teraz będzie robił trik z podwójnym dropem. Tu jeden drop i tu duży drugi. Sytuacja tak zwana stresowa. Ale musimy tak wykorzystać stres, żeby był mocą pomagającą w działaniu, a nie blokującą nas w działaniu. Ja tak czytałem przed maturą chyba mieliśmy takie zajęcia, żeby wykorzystać stres jako coś pożytecznego. O, to ciekawe. Taka energia po prostu pobudzająca do działania, a nie jako taki mur, który cię zatrzyma. Ja tak miałem z codziennym vlogowaniem, aż pewnego dnia obudziłem się z bólem brzucha, bo już ten stres, wiesz, te emocje muszą gdzieś uciec. No. Jezus, ja myślałem przez chwilę, że to żart, czyli się zaśmiałem jak tam. Zjadę na Winnie. Dobrze, rozmawialiśmy o tym kilka minut temu. Prawie było. Uwaga, uwaga. Jo! No nie tu. Każdemu się zdarza. Nisko and szybko. Muszę zrobić to ładniej. O kurwa! W goglach wyglądam jak profesjonalista. Trzeba się wybić z samego środka tej popy. Mnie jako inżyniera serce boli jak patrzę na coś takiego. Ale myślę, że siodełku tutaj chwycimy. Będziesz tu skakał? No pewnie. Ja jestem odważny chłopak. To może trochę bym tu to... Porządek zrobił. Na dywanotku. Ale nuda. Taka kurwa katapulta. Nielegalny sposób odwiedzenia. Tak się właśnie kończą. TVN, bo uwaga, będzie miał dużo. Dzisiaj gramy Wychowanego w nocy. Zasady są takie same jak u nas na kanale. Jak chcecie, to możecie wejść, zobaczyć. Link poniżej. Będzie link na pewno, Carflix. Carflix! Tylko i wyłącznie Carflix, nie jakiś hajfa. Do dolna dom? Ty tu mieszkasz? No. Ty, nie ma chowania się w wyrazu. Zagramy w tym obszarze. Ślana, akacjowa i do tego. My szukamy. I Mustang. Masz jakąś taktykę, jak ich szukać? To mój pierwszy raz. Dajcie mapkę w ogóle. Wy wjedźcie od góry, od dolnej, a my wjedziemy od akacjowej. Auć. Tylko zawieszenie, spokojnie. To nie jest żaden z naszych aut? Nie, to by było zbyt oczywiste, jakby się tak od razu tutaj schowali. Kurde, ale z tyłu to czuć. O, co to? Nie, to nie to czuć. Co, był ktoś? Chyba tak. Mamy Juśka. Tak? Tak. O. A co wy tam robicie? Siema chłopaki. Siema. A nie wiem, czy nas zatrzyma, czy nie. Patrzą, dają to światło, chyba ma. Co się dzieje? Trzymali. Policja. Nie. Nie, na razie ich nie zatrzymali. A gdzie oni są? Spytaj się, gdzie są. Chyba tu. Jeśli więcej będzie, to mówcie, to powiedziałem. Tak, to policja. No to trochę. Kurde. Dziabnął go? O kurde, co on robi? Juśka psy złapały. No, dziabnęli go i gadają. Piętro tablicy zatrzymali. A, o tablicy. Zaczynamy? No. To mogę jechać się chować. Zamieniłem Juka na Mustanga, ponieważ Juk był żółty i za bardzo rzucał się w oczy. Teraz będziemy inkognito. Inkognito? Patrzę, tak z czystej, czysto posłuchajcie, jak jest inkognito w Mustangu.
To jest hardcore, bo wjeżdżamy właśnie Mustangiem off-road. Nie, nie znajdą nas, nie ma szans rozoczyć. Możemy spokojnie zapalić światełka, wałcie się. Dobra. Jesteśmy po prostu środku niczego. Na jakimś placu pod budowę ewidentnie kolejnych domów się znaleźliśmy. Czujemy się tak pewnie, że zostawiliśmy wszystkie światła zapalone. Możemy nawet... Usłyszałem samochód przed chwilą. I przyjadł tu? Nie, może przyjechali też. Już są. Jakim cudem? Jakim cudem? Jakim cudem? Nie wierzę. Koń znaleziony. Co wiedzieliście? No bo ja się chciałem schować, ale już mi czasu zabrakło i widziałem jak tutaj skręcasz. Wygraliście? Robert prezentuje swój film. Stresuję się trochę. Maciek, będziemy krytykami filmowymi, co nie? Tak, ja jestem bardzo dobrym krytykiem, trochę mniej filmowym. Dobra, wszyscy są gotowi. Wszyscy gadają, mają. Gruby robi taki kurwa, ten zrobił będzie... To będzie taki cringe, jakby oglądał, będąc z wami. Ej, fajne. Mogę nagrać cały film i wrzucić na swój kanał. Mi się bardzo podobało, fajnie zmontowane i też ujęcia ładne i takie widać, bo widziałem, pamiętasz jak w Dubaju oglądaliśmy twój poprzedni film, to tamten był taki strasznie toporny, a ten był fajny, dynamiczny. Bardzo jestem zdziwiony, bo oglądamy to w 15-osobowej grupie i... Ale za wszyscy siedzą i obejrzeli do końca.